Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przepraszam, że nie nagrywam w ostatnich dniach. Przyzwyczaiłem Państwa do tego, że nagrywam codziennie, ale po tych wszystkich zawirowaniach maturalnych jestem troszeczkę zmęczony. Na szczęście, wczoraj wyszło słoneczko, było troszkę ciepło, ociepliła się ziemia i mogłem skosić trawnik. Już mnie strasznie denerwowały, przepraszam, te wiechcie trawy, które prawie do kolan sięgały w niektórych miejscach, nie wszędzie. I bigały psy, tam wiadomo są kleszcze. No ale jak było mokra trawa, to od razu wiadomo, co się z kosiarką dzieje. No i tak super nie było, ze 3 godziny sobie musiałem radzić. Ale trochę słoneczka, świeże powietrze. Położyłem się chyba przed 23 do łóżka, to po prostu mnie odcięło taki byłem zmęczony no ale to dobrze trzeba się wdrażać do wysiłku fizycznego troszkę oponki na brzuchu zrzucić krótkie takie informacje takie powiem krótkie informacje kilka rzeczy czyli to będzie krótka bardzo audycja taka naprawdę krótka mam tematy na audycję tylko z tego względu że nie mam za bardzo sił na to takiej wewnętrznej ochoty to Będę tę audycję nagrywał później. A kto wie, może dzisiaj wkurzę się i wieczorem coś nagram, bo wiadomo, jak to u mnie jest. Nie mam ochoty, a potem coś zobaczę, coś mnie zdenerwuje, zobaczę czyjąś niesprawiedliwość, że komuś się dzieje krzywda, no i za co później często no, dostawałem taki powiedzmy psychiczny, nie fizyczny, no ale to czasami gorzej boli psychiczny niż fizyczny łomot, więc ja muszę bardzo kontrolować te swoje emocje, a jestem chłopak taki ognisty, chociaż koziorożec, więc taki znak ziemski powinien być bardziej cyniczny, a jestem taki chłopak ognisty, chociaż szybko marznę. I to nie jest sugestia, żeby jakieś fajne dziewczyny mi ogrzewały, a może jest. Szanowni Państwo, krótkie ogłoszenia. Z powodu COVID-a, tego, że w Polsce bida, Promocja jest nadal w sklepie strefasanca.pl Także na moją najnowszą książkę 33 nawyki miliardera Można kupić moje nagrania, moje książki napisane z panem Rotholcem. Także zapraszam, jeśli ktoś z państwa chciał kupić, a wydawało się za drogo Teraz nadal jest drogo, ale jest troszkę tanie, chyba kilkadziesiąt procent Kolejne ogłoszenie, o którym chciałbym powiedzieć no, to jest temat, o którym myślę od kilku dni. Niecały miesiąc temu chyba podano, że 13 kwietnia, tak teraz 11 maja, umarł świętej pamięci pan Leszek Rządło. I to jest temat. Pamiętam, jak wczoraj kosiłem trawnik, się biłem z myślami. Dlatego, że jak państwo wiedzą, ci z państwa, którzy mnie tam troszkę dłużej czytają, no to wiedzą, że ja tam byłem troszkę związany, potem oni mnie tam wygonili z tego. Z tych kręgów ja tam trochę pisałem na ten temat, i, i miałem taką myślotok, miałem taki, można powiedzieć, w głowie. I powiem Państwu, że zdecydowałem, że nie będę nic mówił. Nie będę nic mówił, dlatego że na książkach Pana Świętej Pęci Leszka Rządło się wychowałem. To nie były jedyne książki, które czytałem, ale miało na pewno na mnie duży wpływ. To, że później jakby no, zmieniłem zdanie na temat tego, co on robi, to nie zmienia faktu tego, że jednak oceniać będzie go pan dobry Bóg, jeśli istnieje. Nie powinienem tego ja robić. A na pewno zrobił też dużo dobrego, bo jego książki poruszały rzeczy, których nie było w książkach zagranicznych guru. To były takie książki, mieszające w takim polskim bagienku, tak, kontakty z rodzicami. Ja się w ogóle z tym nie spotkałem w amerykańskich książkach, te białe uśmiechy, wybielone zęby, garnitury. A on poruszał właśnie takie tematy, których nigdzie wcześniej nie spotkałem. Prawdopodobnie były, ale ja z nimi nie miałem styku, a książki połykałem tonami. Będąc młodym chłopakiem, więc więc na pewno tu wielki szacunek dla niego, że on poruszał wiele takich naprawdę fajnych rzeczy. Więc nie chcę, żeby było o nim jakby pisane, e, mówione, tylko chciałbym Państwa poinformować: umarł w śpiączce cukrzycowej, nie będę tego komentował. Dwa lata temu widziałem, tylko to muszę jedną rzecz powiedzieć. Dla mnie to też ma duże znaczenie, bo ja mam niestety duży problem mam już podniesiony cukier od dwóch lat i niestety mam problem ze słodyczami. To troszeczkę mnie wstrząsnęło, bo ktoś mu zadał pytanie, dlaczego ma duży brzuch. I powiedział, że nie ma, no to wyłączyłem w tym momencie, od tamtego czasu już nic nie oglądałem, bo no, trochę uważam, że powinniśmy się szanować. Jakby i, i taki brzuch, no to, to jest podstawa chorób, tak? Jeśli taki brzuch jest, to znaczy, że ktoś za dużo je, jeśli ktoś za dużo je, no to znaczy, że ma łaknienie za duże. Albo sobie jakieś podbija złe stany emocjonalne pożywieniem, to jest najtańszy narkotyk, co opisałem zresztą dość dokładnie w książce 33 nawyki miliardera. Więc ja chciałbym z tego miejsca, jeśli istnieje życie pośmiertne, podziękować Panu, Święty Pęci Leszkowi Rządło, za to wszystko, czego mnie nauczył. I zamknę mordę już na jego temat. Z tego względu, że co było, to było, Ale jednak na jego książkach dużo zyskałem, dużo się nauczyłem. Jednak taki powinien być szacunek wobec, tak mi się wydaje, przynajmniej bardzo sobie to przemyślałem. Czy chlapnąć coś? Nie grozi mi za to żadna odpowiedzialność karna, bo to są rzeczy, które są w 100% do udowodnienia. Jednak stwierdziłem, że, że jednak powin, powinna być jakaś lojalność. Nie, może źle robi, ale, ale jak już ktoś leży w grobie, nie może się bronić. Czy tam by bronili go, czy, czy coś, ale. Zresztą nieważne, no to, to ja też popełniał, każdy popełnia błędy, może popełnił błędy. Ja mu dziękuję, ja mu dziękuję jego duszy, jeśli istnieje jakaś tam, jakaś forma duchowa po, 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 po jego śmierci. Dziękuję mu tutaj z tego świata, życzę mu, jeśli można to tak powiedzieć, w tym pośmiertnym życiu, no wszystkiego najlepszego, no głupio to brzmi, tak? No, ale jeśli yy, istnieje życie pośmiertne, to ja mu dziękuję. Wpłynął na mnie dobrze, fajnie, w wielu aspektach, i życzę mu tam, żeby było mu dobrze i niech mu ziemia lekką będzie, i tyle. I tyle. Także to byłyby takie tematy, które chciałem Państwu powiedzieć. I jeśli tu sobie patrzę na te tematy, mam takie zapisane, no to chyba by było wszystko. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam, że te książki, takie samoocena te rzeczy, naprawdę warto kupić leszka rządu, bo naprawdę są dobre, tak? To są naprawdę dobrze napisane książki, miał bardzo dobre pióro. Taki ostry był, no nie ma tego właśnie na zachodzie, tacy Ulizani kołcze wszystko. No nie ma takiego właśnie. No, nie ma obiciu, nie ma takich no, relacji, które byłyby niesmaczne dla. Nie wiem, czy to Amerykanie nie lubią, tak? Czy to zawsze uśmiech musi być na pysku. A to jest z, z dużą szkodą dla czytających, bo czytający, no niestety mają takie problemy, tak? No niesmaczne brzydkie, obrzydliwe. No, ludzie z tym żyją. Ja wychodzę z założenia, jako między innymi pisarz, że o tym trzeba pisać. Wiadomo, mniej się zarobi, mniej się książek sprzedaje, ale swój obowiązek jakiś się spełnia lepiej. To myślę, chyba jest ważniejsze od pieniędzy, bo pieniądze się kiedyś dala, ciało kiedyś idzie do ziemi, a jednak książka zostaje coś, co się zmieniło w człowieku, zostaje. Co nie wiem, mi się wydaje, gdybym był w biedzie, może bym inaczej sądził chociaż byłem w biedzie przez wiele lat no, ale nie w takiej, że nie miałem co jeść, tak? No, chociaż parę razy był głód. Ale wydaje mi się na ten moment, że to chyba tak jest. Chociaż gdybym głodował, to pewnie bym zmienił zdanie. Także, szanowni Państwo, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z Panem Dobrym Bogiem chłop w dom, Bóg w Dom. I Miłego dnia życzę! I do usłyszenia muszę odpocząć po tych maturach. Muszę trochę złapać drugi, trzeci, a nawet czwarty oddech. Pozdrawiam miłego dnia z panem dobrym ogiem. Cześć.